Duma Stolicy z Piotrkiem Dziewickim, trenerem Polonii Warszawa, na niecałe 19 godzin przed rozpoczęciem meczu. Panie Piotrku, pierwsze pytanie. Jak to się stało, że akurat pan stał się trenerem Polonii? Jak to się stało? No długo by o to opowiadać, chyba byśmy trochę czasu tutaj stracili na opowieści. Kończę kurs UEFA w tej chwili A, także mam licencję do prowadzenia zespołu w takiej klasie rozgrywkowej. Więc z Pawłem Olczakiem doszliśmy do wniosku, że może być to ciekawy projekt, jeżeli nasze dwie głowy się włączą do tej rzeczy i ja poprowadzę ten zespół. W mediach pojawiały się głośne nazwiska, tak? I na pewno bardziej doświadczone niż pan, jak Jerzy Engel. Akurat na pana trafił, na trenera bez doświadczenia dużego trenerskiego. Ja sam optowałem za tym, żeby trenerem został tutaj pan Krzysztof Robak. Bardzo, bardzo chciałem tutaj tego trenera w Polonii, a to też dlatego, że mógłbym być wtedy asystentem trenera Chrobaka, a ja przy okazji jeszcze trochę pograć na boisku. Ale niestety nie udało się tego osiągnąć i jest w tej chwili jak jest. Skoro mówimy o asystentach, skąd pomysł na Emila Kota jako asystenta trenera? Emila znałem z czasów, kiedy dosyć często przebywał na Kamiennej. Znałem jego historie polonijne różne. Wiedziałem, że prowadził sam roczniki juniorskie, że prowadził samodzielnie drużynę w okręgówce. Z Emilem znaliśmy się z widzenia, wiele razy podaliśmy sobie ręce, powiedzieliśmy cześć. Natomiast nigdy nie mieliśmy okazji porozmawiać i nadarzyła się taka okazja parę razy tuż przed właśnie po tym całym zajściu z panem królem. No i stwierdziłem, że mówimy w tym samym języku, jeżeli chodzi o piłkę i o to, jakbyśmy pewne rzeczy w piłce chcieli razem robić. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że razem, ale wtedy zaświeciła mi się lampka, że będzie to odpowiednia osoba, która będzie mi w stanie pomóc, pokłócić się ze mną i wymienić spostrzeżenia, a nie tylko przytakiwać. Jak wyglądała kompletacja reszty sztabu szkoleniowego? Marek Hański naturalnie został trenerem bramkarzy, ponieważ nasza koncepcja akurat obsady takiego stanowiska była taka, aby trener, który jest przy pierwszym zespole, również jest trenerem bramkarzy i koordynatorem od bramkarzy w MKS-ie. I stąd propozycja, która padła właśnie dla Marka Hańskiego. I Marek bez problemu się zgodził i dzisiaj jest z nami. Ta propozycja padła od pana, czy od dyrektora Olczaka? Nie, ona padła od Pawła Olczaka, ale Paweł ze mną tą sprawę konsultował i ja powiedziałem, że jak najbardziej jestem za i nie było. Ale bezpośrednio Paweł kontaktował się z trenerem Hańskim, ponieważ, jak powiedziałem, trener Hański już od dłuższego czasu pracuje w Akademii, w MKS-ie. I tak się stało, że mamy tak doświadczonego trenera bramkarzy. W mediach pojawiały się różne głośne nazwiska byłych zawodników Polonii, którzy zgłaszali swój akces do drużyny, m.in. Emanuel Olisadebe i Arkadiusz Onyszko. Czy któryś, może niekoniecznie tych, ale czy któryś z takich doświadczonych zawodników faktycznie się zgłosił, czy tylko to była gra medialna? O Emanuelu Olisadebe nie słyszałem. Nawet gdzieś w telewizji mówił, że on nie chce grać. Gdzieś słyszałem nawet takie wiadomości. Natomiast ja sam z Arkiem Onyszko rozmawiałem, bo jesteśmy razem na właśnie kursie na trenera UEFA. Staramy się razem o dyplom UEFA. I rozmawiałem z Arkiem. Gdzieś taki pomysł był. Arek zgłaszał akces, że pomógłby Polonii. No ale wiadomo, że po pierwsze ze zdrowiem Marka jeszcze nie było nic wiadomo, a poza tym Arek poszedł pracować do Górnika Łęczna. I raczej to się skończyło na takich kuluarowych rozmowach. I rozumiem, że żaden inny doświadczony piłkarz się nie zgłaszał. No oprócz Jacka Kosmawskiego, który jest... Rozmawiałem z Tomkiem Ciesielskim,
który byłby bardzo chętny do tego, aby tutaj w Polonii być i pomóc, no ale to się wiązało jednak mimo wszystko z jego przyprowadzką do Warszawy. Tomek ma rodzinę, trzeba byłoby zapewnić tutaj jemu naprawdę byt i no troszeczkę to może nie byłoby uciążliwe, ale w tej chwili nas no raczej nie stać na takie ruchy. A ktoś z tej ekstraklasowej Polonii, bo tylko do tego zespołu aspirował? Nikt się taki nie zgłosił. Tylko Maciek Joczys, który był na testach w Siarce, Tarnobrzeg, był na testach w Odrze-Opole i stwierdził, że chce być tutaj z nami. Nie udało się co prawda Maćka zgłosić, ponieważ jeszcze nie jest sprawa rozwiązana z byłą spółką, z KSP, więc Maciek nie będzie mógł wystąpić w tym pierwszym meczu, ale na Maćka bardzo liczę. A jeśli chodzi o Borysa Rusaka i Jimmy'ego Yahiye? Jeżeli chodzi o Jimmy'ego, tutaj nie ma żadnej, nie widzę na razie żadnej opcji, żeby Jimmy był z nami, ponieważ był bardzo długi czas kontuzjowany, pół roku praktycznie nie grał w piłkę, więc my nie mamy teraz czasu, żeby tutaj taki zawodnik mógł z nami być i dochodzić do zdrowia, bo nie mówimy tutaj o tym, żeby dochodził do formy, tylko do zdrowia. Nie mamy na to czasu. Ja w zasadzie nigdy nie rozmawiałem z tym zawodnikiem. Nie wiem nawet, co się z nim dzieje. Natomiast jeżeli chodzi o Borysa Rusaka, to ja wiem, że rozmawiał z Borysem Paweł Olczak. Zresztą razem wspólnie rozmawialiśmy na ten temat, ale Borys określił się, że jednak on już chyba w piłkę nie chce się bawić i daje sobie spokój. Jak przeprowadzić okres przygotowawczy połączony z selekcją albo castingiem do drużyny? No muszę powiedzieć, że bardzo ciężko, ponieważ ciągle musieliśmy modyfikować zajęcia. Wplataliśmy wiele takich rzeczy związanych z przygotowaniem czy siłowym, czy motorycznym już na etapie naboru i tego castingu i selekcji również. Gdzieś powoli ta grupa taka, która miałaby być, mieliśmy już na względzie te osoby, no stąd te właśnie treningi takie już podporządkowane przygotowaniu fizycznemu, ale no cały czas trzeba było modyfikować, skracać ten okres, ponieważ musieliśmy zobaczyć tych zawodników, jak wyglądają w miarę na świeżości i ciągle gdzieś jakieś gry, ciągle właśnie tego typu rzeczy, żeby można się takiemu zawodnikowi przyglądać, jak on wygląda z piłką, w jaki sposób porusza się po boisku, jak wygląda od strony taktycznej. Także było naprawdę pod tym względem ciężko, ale wydaje mi się, że cięższą rzeczą, trudniejszą rzeczą od tego, co było, jeżeli chodzi o przeprowadzenie treningów i dobór i obciążeń do tego wszystkiego, to było to, że trzeba było się z tymi chłopakami niektórymi żegnać. No i dla mnie to było najtrudniejsze i takie najbardziej takie mnie bolące, że widziałem, jak ci wszyscy chłopcy się starają, bardzo chcą, no ale gdzieś te umiejętności albo forma fizyczna no odbiegała od tej, której byśmy oczekiwali od nich, no i trzeba było takim chłopcom, mężczyznom podziękować. No i to było najcięższe, najtrudniejsze. A jeśli chodzi o zagranicznych zawodników, to zabrakło im umiejętności czy tej formy fizycznej? No są z nami zagraniczni zawodnicy. Było ich trochę więcej oczywiście. Są z nami, jest Nazar Litun, jest Danilo Radinowicz, jest Jerry Madden. Także zostali... Mówiłeś też o kilku Argentyńczykach? No myślimy, nawet jest sytuacja taka, rozmawiamy z jego menadżerem, ale zobaczymy. No w tej chwili w kadrze mamy 26 zawodników. Wiadomo, jakie obostrzenia są dotyczące młodzieżowców w zespole i my również patrzymy troszeczkę dalej niż tylko na ten sezon. No i chcemy przygotować również tych zawodników z rocznika 9-5. Jak wielu zawodników zostało w drużynie z tego pierwszego treningu, z pierwszych tych dni naboru, co przychodzili? Oj, trudne teraz pytanie, bo nie jestem w stanie podać liczby, jaka to jest, ale mówisz, że 5. Odpowiadasz mi, że 5. No to nie będzie, że to faktycznie jest koło 5, bo faktycznie jest Strus, jest Dudek. Dudek nie był anonimową osobą, więc ale faktycznie
goły? No wiedzieliśmy, że to są zawodnicy jakiego pokroju, no, że potrafią grać w piłkę, więc ja ich do tej selekcji nie zaliczam. Bardziej bym popatrzył na tych zawodników, którzy faktycznie zostali wyselekcjonowani z tej grupy. No i ich chyba, jeżeli chodzi o to... proszę tutaj dać, a tu, w szatni. Jeżeli chodzi, słuchajcie... Wymiękłeś jednak. O to. Wiecie, jak kocur wynamawia? Widzieliście? A ja jestem taki, że się łamy właśnie. Kocur jest po prostu porządny. Jak ty nas wspominał? Różnorodność, tak? Słucham? Różnorodność charakterów, tak? Tak. Więc... No oczywiście. Nie no, z Emilem jest sprawa oczywista. Od razu Emilowi powiedziałem, odbiegając tak od tematu. Emilowi powiedziałem, że ja potrzebuję człowieka, który się ze mną pokłóci, który się ze mną pospiera, który powie mi, że coś jest nie tak, a nie będzie mi przytakiwał. Ale mamy to robić w odpowiednim momencie i w odpowiednim miejscu. Także taką, jak na razie bardzo dobrze współpraca na boisku i poza wygląda. Nie boi się trener sytuacji takiej, jak było to za czasów Józefa Wojciechowskiego, że w drużynie jest kilku... Że będzie za dużo pieniędzy? Może nie konkretnie o pieniądze chodzi, ale że część zawodników będą po prostu najemnicy, tak? Jest kilku zawodników, którzy faktycznie są byli związani z Polonią, aczkolwiek dużo jest... Co rozumiecie przez słowo najemnik? Który po prostu przyszedł tutaj z... Totalnie niezwiązany. Niezwiązany. Po co przyszedł w takim razie? Tak, albo, żeby się wypromować, albo żeby jakieś dostać pieniążki, tak? No, wiemy, że o jakich pieniądzach rozmawiamy, to po pierwsze, a po drugie, jeżeli chodzi o promocję, on się wypromuje tylko wtedy, jeżeli będzie dobrze grał w piłkę. I to może być tylko z korzyścią dla Polonii. Ja nie mam z tym problemu, żeby przyszedł chłopak, grał u nas przez rok bardzo dobrze, a później, żeby chciał odejść. No taka jest kolej rzeczy. No, jeżeli jego umiejętności będą na grę w pierwszej lidze albo w ekstraklasie, będzie miał takie ambicje, to dlaczego mamy robić jemu przeszkody w tym, żeby odszedł? No ja tutaj nie widzę problemu. Taka jest kolej rzeczy. Wszędzie tak wygląda. Ale jest gro zawodników w tej drużynie, którzy utożsamiają się faktycznie z nią. No, w tej chwili naprawdę chyba wszyscy czują się bardzo dobrze w Polonii. Tak mi się wydaje z tego, co obserwuję. I myślę, że ta więź będzie cały czas rosła. Skoro tak, nie będzie problemu z tą sytuacją, która wyszła niedawno odnośnie numer 12 i bramkarza Pawła Obyszyńskiego. Mhm. Czy to nie będzie jakiś problem tutaj pierwszy? Z numerem czy z Pawłem? No i z jednym i z drugim tak naprawdę. Z tego co wiem, Paweł Błeszynowski ma numer 25, nie 12. Nie wiem, skąd macie takie informacje, no, że numer 12... Oficjalnego Facebooka formalnie. No to nie wiem, kto zamieścił takie informacje na tym i skąd one wypłynęły. Być może takie, w taki sposób jak dzisiaj wypłynęły wiadomości, kto miałby grać w pierwszym meczu. Być może w taki sposób. Może ktoś robocze jakieś rzeczy zobaczył, gdzie to była lista porządkowa, a nie lista numerów zawodników. Czyli możemy kibiców uspokoić? Nie, numer 12, przecież wszyscy wiedzą o tym dobrze, że to należy numer do kibiców tylko i wyłącznie, więc tutaj nikt nie będzie z tym numerem grał i kibiców mogę uspokoić, że tak na pewno nie będzie. A co do Pawła? Paweł jest porządnym człowiekiem, a to, że sympatyzuje akurat z Legią, ja nie mam z tym żadnego problemu. Pokazuje na każdym treningu, jest zresztą jego odwaga to, że przyszedł do Polonii, bo to Paweł bardzo chciał przyjść do Polonii, pokazuje, że no chce nam pomóc. I ja tutaj w tym nie widzę nic złego. To jest porządny człowiek, bardzo fajny chłopak. Na treningach pracuje za dwóch i nie widzę tutaj problemu, żeby taki zawodnik u nas był. Czyli możemy dać mu kredyt zaufania taki... Powinniśmy. Kibice powinni dać mu kredyt zaufania. Ponieważ, tak jak powiedziałem, to jest porządny człowiek, to nie jest... Czyli będzie profesjonalistą takim jak... Pokazuje to w tej chwili bardzo, bardzo, bardzo mocno i myślę, że nie będzie z tym naprawdę żadnego problemu.